sobotni poranek polkowiccy strażacy otrzymali zgłoszenie o 3 kontenerach pozostawionych na drodze polnej. Wylewać miała się z nich niebezpieczna substancja. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniami potwierdził informację, że około kilometra za miejscowością Żabice w polu, 200 metrów około drogi wojewódzkiej, na drodze gruntowej znajdują się 3 zbiorniki. To były paleto zbiorniki, około 1000 litrów każdy. Te zbiorniki były poprzewracane. Jeden zbiornik był uszkodzony, z niego następował wyciek. Na 2 zbiornikach było oznakowanie numer substancji, materiału niebezpiecznego, jaki się tam znajdował. To był numer 1830, czyli kwas siarkowy. 3 ze zbiorników był przewrócony i nie miał żadnego oznaczenia, dlatego w pracę zaangażowano specjalną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Legnicy. Ustalono, że wyciekająca substancja to także kwas siarkowy. Następnie strażacy zakołkowali ten zbiornik, gdzie następował wyciek. I przy pomocy również podnośnika HDS-u ustawiono te zbiorniki, paletę w taki sposób, żeby można je przetransportować w bezpieczne miejsce do utylizacji. Gminne służby przewiozły kontenery w bezpieczne miejsca, a w środę substancje mają zostać poddane utylizacji. Policja i Inspekcja Ochrony Środowiska szukają zaś właściciela zagubionych pojemników.